ponad 20 lat w Zabrzu organizowany jest międzynarodowy turniej kadetów. Zawody przyciągają najlepsze zawodniczki i zawodników do 16 lat z Polski i zagranicy. W tegorocznej edycji walczą młodzi tenisiści m.in. z Francji, Niemiec, Czech oraz Słowacji. W eliminacjach, które się odbyły w niedzielę i w poniedziałek, chłopców było pełny komplet, czyli 32 zawodników. Ósemka weszła do turnieju głównego, a w dziewczynach było 21 dziewcząt i też ósemka wchodzi do turnieju głównego. Oczywiście turniej główny jest prowadzony na drabince 32 i 32, czyli 32 dziewczyny, 32 chłopców. Oprócz tego gramy gry podwójne. Dzisiaj się rozpoczną i tam jest 16 gier podwójnych dziewcząt i 16 gier podwójnych chłopców. Jedną z zawodniczek biorących udział w turnieju jest Maja Nieradzik, podopieczna z zabrzańskiego klubu i mistrzyni Polski do lat 14 w deblu. To jest bardzo ważny turniej, Tennis Europe, czyli można porywalizować każdą z kraju. Wczoraj mi się udało wygrać mecz i zobaczymy, co dzisiaj będzie. Bardzo dobre mecze tutaj się rozgrywają, każdy daje z siebie wszystko, bo to bardzo widać. No i każdy chce wygrać ten turniej. Trenuję tutaj od 10 roku życia, czyli już tak 4 lata. No i bardzo fajny klub, super korty, no i fajna atmosfera tutaj zawsze jest. Zawodnicy muszą mierzyć się ze sobą oraz z pogodą, która nie rozpieszcza. Na szczęście klub ma do dyspozycji halę, w której przy obfitych deszczach rozgrywano mecze. Poziom tegorocznego turnieju jest bardzo wysoki, dzięki czemu miłośnicy tenisa mogą liczyć na wiele sportowych emocji. Bardzo widoczni są polscy zawodnicy. We wcześniejszych latach byli niekiedy, no nie można powiedzieć, że tłem, ale bardzo odstawali od zawodników ze Słowacji, Czech. W tej chwili już tych różnic takich nie ma. Oczywiście są też zawodniczki, które potrafią z nimi wygrywać, czyli z tymi, czy z Niemiec, czy ze Słowacji, z zawodniczkami, czy z Czech. Maja Nieradzik wygrała z zawodniczką dobrym nazwisku czeskim, z Navratilową. Nie wiem, czy to jest rodzina z Martiny Navratilowej. W każdym razie nasza zawodniczka wygrała to dość pewnie pierwszego seta, bo do zera, a drugiego 6-4. Mecze finałowe i uroczyste zakończenie turnieju zaplanowane jest na sobotę 22 maja.